Zacieśnia widać tutaj, nawet światło z tego, co się
zobaczmy, szeroko wyszło. Bardzo ładnie się zaatakował, także delikatnie się przestraszył tego, żeby nie uderzył. Tutaj szalonego z jego strony na ostatniej zonie, ale on nie jest na końcu. Dużo prędkości, ale jest złotą, bo tak jak mówię, jest
nie od samego początku, bo na pewno nam nie miało tutaj jechać do zarządzania. Strategią, to jest trochę wyżej na tym zarobnicy.
Kładka była delikatnie przestrzelona. Nie widzi się obszar do początku. Widać, że te warunki, jak myśleliśmy, też są zgodne na trasie, jest trochę suszy, trochę mokro. Znowu czujemy, że to delikatnie ten deszczyk do nas wraca. No i to na pewno nie ułatwia zawodnikom zadania. Pierwszego trasa, która jest raz sucha, raz mokra, raz odbijana. Miejsce, w którym normalnie stoimy na gazie, a tak naprawdę w tej trasie tam nie ma. No to jest rzecz, którą jeszcze jak się nauczymy jakiejś trasy, no to później jedziemy ją z pamięci, bo te zmienne warunki po prostu nam tutaj nie. Natomiast jeżeli chodzi o sam przejazd, to na pewno. Natomiast też nie było tutaj jakiś tam teraz na tej punkcie ładnie. Może to ładnie to jest to, co jest w tym momencie.
Pytanie, jak się przeliczyłem, bo wiem, że nie było w ogóle w tym sensu.
Dzień dobry.
Żeby otoczyć ładne, głęboko, żeby nic szalonego tutaj nie